Jesteśmy na drodze gminnej, ulica Południowa w Micigoździe. 100 metrów, jak widać, przed zjazdem na główną drogę. Mamy znak ustąp pierwszeństwa. Ja teraz zamocuję tą kamerę na bocznej szybie, po to, żebyście widzieli, co widzi kierowca w bocznej szybie, gdy próbuje włączyć się do ruchu i skręcić się z tej podporządkowanej drogi w drogę główną. Jesteśmy na skrzyżowaniu. I teraz zauważcie, co widzi kierowca w bocznej szybie. Nic nie widzi. Widzi metrowe chaszczory, które całkowicie zasłaniają widok. Także wyjeżdżając na tą drogę główną, ja widzę, czy coś jedzie, czy nie jedzie, dopiero jeśli już pół samochodu jest na drodze. Także jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić. A dodam, że tutaj nie ma terenu zabudowanego, czyli jest ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Tego ograniczenia i tak wielu kierowców nie przestrzega. Często wieczorami przemykają tędy motocykle z prędkością grubo powyżej 90, zresztą samochody też. I ja uważam, że doprowadzenie do takiego stanu zieleni przy drodze przez zarządcę drogi, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest stwarzaniem zagrożenia dla użytkowników drogi. Jest to narażenie nas wszystkich, którzy korzystają z tej drogi, na niebezpieczeństwo po prostu wypadku. A po co nagrywam ten film? Ten film nagrywam po to, żeby był dowodem, jeśli coś się stanie, jeśli dojdzie do jakiegoś wypadku, ktoś wymusi pierwszeństwo, to być może będzie tak, że wymusi pierwszeństwo nie dlatego, że ma taki kaprys i lubi wymuszać pierwszeństwo, tylko dlatego, że po prostu został zmuszony do tego przez okoliczności. Po prostu nie widzi, kierowca nie widzi, czy coś jedzie, czy nie jedzie. No myślę, że więcej komentarza nie potrzeba. Komentujcie, dziękuję. Do zobaczenia.